Nie, no nie wierzę w to odbicie. O! Proszę! Nie! Nie wierzę, jak pić! Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Faktycznie. Dobra, mniejsza. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj zagramy sobie na takiej oto mapce 1v1v1, czyli każdy ma swój osobny team, tak jakby. Nikt nie gra ze sobą w teamie. W prawym dolnym rogu, tam nad boostem, możecie zobaczyć, ile kto ma żyć. Mam nadzieję, że to się nie będzie bugowało. To znaczy na tej mapce. Będzie jeszcze druga mapka, ale to zobaczycie zaraz. Podobny odcinek mogliście już zobaczyć jakiś czas temu, pewnie na kanale Tuniego. Tam graliśmy dwa mecze bez Boomerbola i jeden mecz z Boomerbolem. Polecam sobie obczaić, możecie też wbić do Adiego, jak ktoś lubi martwe kanały. No i co? Bez przedłużania, ja resytuję. No i dobra, wracając. Ja jestem drużyną czerwona, Adi żółta, Tuni niebieska. Mam nadzieję, że wszystko jest zrozumiałe. I gramy Boomerbola. Nie wiem, czy to mówiłem. Chyba mówiłem, ale to jeszcze raz. Tak, już trochę rozgrzaliśmy, bo właśnie nagrywaliśmy ten filmik. No, ale ja wrzucę to później od Tuniego, dlatego już mówię, że jest na kanale. Mam nadzieję, że będzie na kanale w każdym razie. Oczywiście, nie, no proszę nie spoilerować wyników! Najgorzej. Jest, mam pierwszy blok. Straciłem życie. A, dobra, to czekajcie, bo znowu jest zbugowane. Pamiętajcie, że ja mam 4 napisz życia, na a 5. Ile masz. Po prostu nie każdy pamięta, ile masz swoich żyć. Nie no, lepiej pamiętać wszystkich. Co? Dobra. Okej. Okay. Jakie taktyczne, zostaw. Bardzo strategiczne. Nie, no, no dobrze, co to jest za tak. Fokusowanie nagrywającego? A już myślałem, że Adi będzie do mnie ładował, nie? Już tam w gacie narobiłem. No, ja nawet nie miałem czasu narobić, tak szybko ten strzał leciał. Dobra, to teraz ja mam 3 życia, Adi 5, pamiętajmy. To ty masz jakiś lider... O nie, ja się wywaliłem. Kurde, nie. To kogo Edek wybierze? Wybiorę Adriankę, która broni wszystko. Dobra, masz drugą szansę teraz. Teraz mam szansę na obronienie ledwo. O nie! Ej, jak jedziecie po suficie, to ten klocek wszystko zasłania tutaj. Ten klocek, jak będziecie jechali po tym suficie, ja jadę sobie i nagle nic nie widzę. No bo chciałem z sufitu zaskoczyć, bo miałem idealny setup. O dobrze, Adi, dzięki. I mi klocek przeszkodził. Aż się wdzięczę, że ci walnę tam w twoją stronę bramki. Dobra, masz, Adi, odwdzięczenie się. Kolejne. O-o. O dobra, teraz dojadka, ale się nie wbiję z fitu, ale skam. Taki skam, nawet nie prowokuj mnie. O-o. Nie no, ja ci już myślałem, że znowu stracone będzie. O, nie. Dobrze. Tu oni się podpali na dobicie mojej bramy, a tutaj jest Adikson. Bo ja gram agresywnie, bo... A, jeszcze nie powiedziałem, że bumpy są też włączone. Nie no, bumpy są, demo. No, demo, właśnie o to mi chodziło. Okej. Okay. Bumpy włączone. Pusta już... bramka? Nie no, dokładnie. Chłopaki, nie róbmy tak. Czego nie róbmy, chłopaku? Na niego, to jest. Tutaj definitywnie leci fokus na moją bramkę. Ej, przypominam, że Adi ma 5 żyć dalej, bo to jest zbugowane. Tak tylko przypomnę. Nie no, może zagram tak, żeby Fadiego. O kurde, leciało. O, to była moja bramka, znowu tego nie broniłem. O kurde. Wtedy zaraz pewnie mi bramkę strzeli. Nie. O kurde, a już wyskoczyłem na jumpie. Znowu jest taka sytuacja, że mam piłet na 5 metrów przed bramą Tuniego do strzelenia. A przed Adi bramką jeszcze nie miałem ani razu w sumie. O tak. Nie, nie no, nie umiem trafić dobrze tej piłki na boomerze. Okej. Okay. Adek też chyba. Prawie samobój. Taki wariat. Nie, to było mierzone. Widać, że ma wyczute. O nie! To szkoda, że to nie było nie wyczute. Nie trafił i do swojej. Nie no, bez przesady z tym do swojej, ale nie trafiłem potężnie. Ale nie jest łatwo. Kurę, nie podoba mi się. Dawaj, boomer. No tak, ale wystawkę. Proszę, no nie! Dawaj, zdążysz? Chyba nie. No najgorzej. Najgorzej, jaki fokus od jego. Nie no, nie. O kurde, ale zapomniałem, że ten, że nie ma fokusu przez chwilę i nie bronię od ciebie. O nie, jak to leci idealnie. A tutaj w ogóle save'ów się nie dostaje chyba. Dobra, do tego nie podlatuję, zbyt riski. O kurde. Ja się boję właśnie. O nie. Leci muszka. Owocówka. Adi, masz wykończenie. Nie wierzę, ja to mogłem kopnąć, ale nie chciałem za bardzo. Zobaczcie, ja to chciałem kopnąć, ale nie chciałem przesadzić, przestałem boostować. No nie wierzę, mogłem to wykopać, bo chciałem idealnie w bramę trafić, ale nie tylko jednak. Nie no, ale Adi dominuje w tym spotkaniu. Trzeba to zmienić. Zmień to. Nie umiem.
Bo to nie będzie to zmiana. To nie będzie zmiana. Jedno życie. No i gorzej. A nie idzie. Znaczy, mam 5 w teorii. No. Ali ma 5 żyć, tak? Tak. Nie. Nie! Tak, tak. Nie wierzę. Dobra, zmień drużynę, poobserwujemy teraz. Ja tu będę komentatorem. Teraz będzie jazda 1-1. Tuni kontra Dixax. Kto wygra? Przewaga liczby jest... Przewaga życia jest znikoma, ponieważ raptem 5-2. A wiadomo, piątka do góry nogami to dwójka. Tuni jest dobry w comebackach akurat, wiesz? Tak? W comebackach? Oczywiście, że tak. No, dobra, zobaczymy, czy jest najlepszym comebackarzem. A może kampkarzem? O kurde, ale dobra, zagrywka ze strony drużyny niebieskiej. Piękny jasnosłupek. O! O, a Dixox postanowił oddać to, co najważniejsze, czyli swoją bramkę. Ale jest to daleka droga. Adi, wypowiedz się, co powiesz o tej bramce? Bardzo ładny gol. O, bardzo dobra opinia. W pełni się zgadzam. Nie no, proszę, nie Tuni. Tak. Tu nie ma opatentowany chyba kick-off taki, żeby leciał w czyjąś bramę. Przyznaj się, co robisz? Jak celujesz? Czuję... Tak dobrze, że nawet nie da się tego powiedzieć. Zobaczmy, Adi już jest tak bardzo spanikowany, że już kick-offy zostawia, żeby przypadkiem w jego bramę nie poszły. Pamiętaj, Tuni, nie na czerwoną, nie na czerwoną, Tuni! Dobrze, dobrze, że ci przypomniałem, bo już leciała lufa pewnie. Okej. Okay. Dobra. Walka w narożniku. Niezdecydowani zawodnicy. Dobra, gdzie jest bramka? Gdzie jest bramka? Ej, Adi, ty masz już mało żyć, wiesz o tym, a miałeś tak dużo przed chwilą. Pamiętaj, że mam jedno więcej. No wiem, ale miałeś tyle więcej. Miałeś trzy więcej, no to nie jest dobry comeback, powiedziałem ci przecież. No, to jest zrzucenie odpowiedzialności. No wej, to nie ładuj temu lamusowi. To tak agresywnie. O nie, Adi tego nie trafi i kontratak leci. Nie wiem, czy to nie jest odpowiedź. No i znowu tracę, no nie wierzę, jak się wzięli. Nie mam mnie w meczu, a ci dalej nie mainują. Dawaj, Tuni. Myślisz, pamiętaj, dribbling to jest OP z piłą. I jest, dokładnie. W ogóle zostawił się gdzieś obok. Adi bronił ściany bocznej. O? Nie, no serio, co to jest za comeback potężny? O nie, koniec comebacku. Ale mi sfejkował. O kurde, i nie trafił teraz. I znowu nie trafił, co tu się dzieje? Dobra, obserwujemy perspektywę Adiego, bo czasem trzeba, albo tu nie, albo znowu Adiego. Adi... No, robi się Adi blisko, robi się blisko. Pamiętajmy, że wyrównany ten mecz. Pamiętajmy, że Adi ma 2 życia tak naprawdę jeszcze. Zobaczymy, piszcie w komentarzach, team Adi, team żółci. Team Tuni, team niebiescy, co wolicie? I'm Blue Dabu Diba, czy... Yellow... Kurde. Yellow Submarine? Nie pamiętam, jak to było, ale jednak Adi wygrał. Piękne zwycięstwo i przechodzimy na inną mapę. No i dobra, drodzy widzowie, jak widzicie, tutaj jest mniej ścian, więc mniej szans na pomylenie się, co trzeba bronić. I zobaczymy, czy tym razem się trochę odkuje, bo ten poprzedni mecz to zdecydowanie na mnie siadł. Magia nagrywania, że tak powiem. Zobaczymy. O, dobra, narożnik jest w sumie bezpieczny. Fajne są te narożniki tutaj. Ciekawe, jak sam narożnikiem będzie. No, bardzo ciekawe, nie wierzę, że on serio akurat teraz ma pika, jak atakuje moją bramę. To jest niebywałe. Nie wiem, co to mówisz w ogóle. No, nie no, totalnie, zero nic, zawsze tak strzelałeś. Tuń, co tam freestyluje? Nie, jak nie wpadło? Tego nie trafiłeś? To się przecież całe już było w kolorze bramki. A tak ja do tego nie trafiłeś, przyznaj się. No, stwierdziłem, że nie będę tutaj strzelał goli, bo od goli w głowie się... No, wiadomo co. Może taki strzał zaskoczy Adriana? O! Dobra, ten strzał zaskoczy może mnie? Może nie? Taktyczne wystawienie, niespecjalnie. Dobra, Adrianus mnie prowokuje chyba. A to niebezpieczne jest. O! W swoją. Nie, no ja pewną kontrolę akurat mam. Nie, także nie. O! Nie, no to Tunia, trzeba Tuni stoi w bramie cały czas swojej. No za daleko. Kurde, Tuni jak piłka jest dalej niż 2 metry od jego bramy, to on mówi, że za daleko i czeka. To jest w sumie dobra taktyka, gdzie dwóch się bije, tam Tuni czeka. Dobra, jest, udało się. Miałem, że demo nie ma. A już nie chciał demować Perówczak. Dobra, za karę wrzutka. Ale dobra wrzutka! No właśnie, jaka dobra. Jaka dobra wrzutka w ogóle. I to centrostrzał był taki nawet. Serio, aż się poczułem jak jakiś dobry zawodnik. Dobra, jazda z nim. Nie widziałem cię, ale totalnie. No tutaj się ciężko widzi kogoś na tej takim zakrzywieniu. No tu niego.
Dobra, nie ładujemy, no. Ale to się ciężko broni. To jest spisek. To jest spisek? Jaki pisek? Już na Steamie tutaj wiadomości, Edek. O, wszyscy na niego. Wszyscy. No. O! I to był prank, to był prank. Ej, serio, a teraz, tak jak ja w pierwszym meczu dostawałem obstrzał z każdej strony, nawet od ściany przypadkowej, to teraz Toni. Nie trafiłem, nie. Proszę, dobra, wykończone. Yellow lost life, już myślałem, że się znowu zbugowało, ale jednak nie. Chyba trzeba tu jadka sfokusować, bo za dobrze mu idzie. Co? Co to za hasło? Tylko przemyśleniami się dzielę. Nie podoba mi się, że po tym przemyśleniu Adi wybija z twojej bramki. No, przeciało w moją bramkę. Dobra. Dawaj, Tuni, dobre przemyślenie, podoba ale mi się. Fajnie wyszło. W ogóle jaki ładny strzał. Nie, no ale jak dobrze zmieszczone w ogóle. Naprawdę. Ej, serio, top no, corner? Tylko. Idealnie, podoba mi się. Jeszcze na dobrą bramkę, to już w ogóle. Dobrze, Tuni. Nie podoba mi się. Nagrany, co? No nie wierzę. Znowu. O, o. O-o. A ty widzisz, że jest tam pusta bramka? Tak jest. Nie wierzę i trafił. Siedziałem, mogłem krzyczeć, żebyś na przykład... Nie wiem, co się stało. Samobój. Najgorzej się skusiłem poasekurować strzała Diego. Dobra, jolo. Kopnę se tam. Na walkę. Oh shit, ale moc. Nie. O kurde, ale się wylałem. Okej. Okay. Bang. Potęga. To w ogóle wyjechałem, właśnie dopiero tak, potem się zorientowałem. Właśnie tak patrzę, ja tak patrzę, czemu ty znowu wyjeżdżasz z bramy. Myślę, ale dobry bait wleciał. Ja tak, bo ja tak patrzę, ustawiam się na bramę Adiego, a potem patrzę, że ty wyjeżdżasz ze swojej całkowicie. Nie ma zasad. Jak coś pamiętaj o mnie. Co to za pamiętanie? Pamiętaj o mnie w przypadku strzału, to nie strzał. Ale dobry pick, wierzę. 179, weź to obroń. To nie tylko takie snajper, to nie to snajper. A bez szans, ale jak będziesz wyskoczył na pre-jumpie, to ciężko. Czułem, jakbyśmy grali po Bingtona przez chwilę. No, to nie to taki ma kategoria snajper. Siedzi w tym, w swojej wieżyczce, w swojej bazie i nawala na daleko. Okej. Okay. Nice, ej, serio, to nie się odpalił. I wszystko wali ze swojej jednej trzeciej. O, Adi, zapomniałem, że nie mailuje tu niego. No to za karę szczerą. O kurde, a u mnie z perspektywy? U mnie to zupełnie nie wyglądało, jakbyś mógł strzelić na bramę tu niego. Nie, wypadł. Eddie tylko jakiś pijany tutaj lata. Ja nie wiem, dwa razy nie trafił w piłę, ja dwa razy skakałem na bloka strzał. W ogóle. Nie wierzę, dwa razy skakałem na coś, czego nie było. Jeszcze potem ten strzela. I po jednym życiu mamy... Co? Ej, zabrało ci życie przez przypadek. Zbugowało się. Dobra, ale mamy po jednym życiu, Sadi, nie mylmy się liczbami. Okej. Okej, proszę, jest. No. Dobra, to co chłopaki, gramy do dwóch wygranych meczów? Dobra, można zagrajmy. Zrobić. A na tamtej mapce? Ja na tamtej się nie nagrałem na moim odcinku. Startuj tamtą mapkę jeszcze. No dobra, wielki finał. Gramy trzecie spotkanie, albo każdy będzie miał po zwycięstwie, albo ktoś będzie zwycięzcą odcinkowym. Paniszuj. O-o. Paniszuj, Adi. Kurde, wiesz jak to szybko leci? O! No nie, je broni. Jest! Dobrze! Idealnie. Na tej mapie ostatnio taki łamot dostałem, że muszę się teraz zrewanżować. Na przykład z takimi strzałami. Ja już myślałem, że nie trafisz tak szczerze, jak ci mnie leciałeś. Proszę cię, to był idealny lot właśnie. O kurde, jaki bounce. Nie, jest, nie trafiłem. No nie, dobrze. To może zaboleć potem. Dawaj. Też pijany się stałem, a Diego się wiem, jakie masz fifki dobre. Jest! Jaki dobry fifki strzał. Fifki na boomerze, nie ja mogę. Ja teraz nie wiem, ja się teraz odpalam, żeby pokazać, że na tej mapie też potrafię nie odpaść po dwóch piłkach. Okay. O, jak o, dobrze! Tak. Nie, no i ten wasz kill. Diego. No, Adi, tak to jest, jak się nie idzie do wznowienia. No, no jak miałem polecieć? Jak nie szybciej. Jak chcesz iść z drugiej strony na podanie. Okej. Okay. O-o! Nie, nie wierzę. Jest. Trzeba zrysować, trzeba teraz... O-o! Najgorzej, dobra, zapierdzielamy do swojej. O, już nie myślałem, skoczy. Że tam jest... Już myślałem, że nie pamiętałem, gdzie jest bramka. Nie. A to po prostu waliłeś na inną. Dobra, jest. Ci bramkę. Idealnie. Ale dobrze, że się odbiło. O kurde. To nie zamiast oddać strzał, wolał wystawić od jemu. Okej. Okay. To nie może być groźny. Już myślałem, że będzie idealny przycinek. Okej. Okay. Jest naetka. Nie podoba mi się to. Dawaj. O! No prosto in?
Nie, no niesamowity, jaki gol. Ale Edek ma 5 punktów jeszcze. No, tak. No i ten kick-off oczywiście, nie, przestańcie. Już musiałem się jumpować. Nie podoba mi się ten kick-off całkowicie. Tak krzyknąłeś, że myślałem, że jest in. Proszę. Jest! Umyliłem strony, no. Ja specjalnie tak celowałem w bramę Tuniego, żebyś ty myślał, że strzelę do Tuniego. Ale i potem nie, no bo ja pomyliłem sobie strony. No ja nawet wycofałem się aż do końca. No, ja myślałem, ja chciałem zrobić, żeby ten, każdy myślał, że kopię do Tuniego. Żeby Adi mi wyjechał z bramy. Ja nie chciałem wyjeżdżać, myślałem, że bramka jest przede mną. Kurde, obronił. Mega fajnie się to gra, polecam wam. Proszę Tuni, skończ go. Nie do widzenia. Finishing. Bang! Skończyć to można Adriana teraz. O nie! Jaki pas a dobry! Wygląda tak, że chyba... Jest! Dobrze! Wow. Tak. Nie wierzę, że coś takiego siadło. Wy to spinczowaliście? Pięknie. Nie wierzę, chyba takie coś. Nie wierzę. Nie wierzę, że w moją bramę to się wydarzyło. Zobaczymy, czy Adi poceluje. Oczywiście, że do mnie. Mają dwa tylko razy jakoś spinczowałeś ziemią, co? Nie wiem, Adi, chyba myśli, chce sobie stracić bramę zaraz. Co tak, jak bronisz mi bramki? Nie bronię, po prostu mi się mylą strony czasem. Nie wierzę, tak jakbym nie podskoczył. Jakbym nie podskoczył, to bym to chyba miał, bo myślałem, że uderzysz wyżej i chciałem epic save'a zrobić. Wiesz, jak się z tego ciężko celuje, jak jest taka dziwna piłka? No wiem, niestety. No i trafił. Nie wierzę, a poleciałem all-in, żeby strzelić tu niemu. Dobra, trzeba zagrać save. Może zaraz wleci w bramę Adiego po tym kick-offie. Open? Jaki dawaj, dobrze. Trafiasz. Jest! Ej, to nie to dobrze strzela w ogóle. No. Co wszystkie openy wykańcza i ja pozbyliśmy się od jego. To nie ma wykończenia. To nie to jest taki, wiecie, on ładuje manę, siedzi w defie, potem wyjeżdża. O, dobra. Nie, no nienawidzę. Znowu Adiego. Adi, 291 straciłeś, nie żeby coś. Fajnie, fajnie. Nawet nie wiedziałem, że taki mogłoby speed limit zabić. Jest. Nie wiedziałem, że tyle można strzelić. Dobra, to nie się wywala. Nie, nie wywala się, nigdy. Na kibicuję tu nie mówisz. Trzeba! Co to za sfaworyzowanie? Jest lepszy. Nie, no to zniewaga. W pierdzielu po odcinku wymaga. A! Dobra. Aj, nie lasy niestety. Okej, dobra, podoba mi się to, wpada. Aha, to idzie bramkę. Po dwa życia teraz. Dobra. I ci znowu wrzutem celują. Nie no, bo robimy 50 nie w naszym po prostu. Podświadomie po prostu. Została podświadomość. Myślałem, że spanikujesz jak jumpnę. Nie. Ja spanikowałeś. Nigdy. Dobra, na żółtym, standardowo. Okej. O kurde, nie. Ale bitnięcie. I od razu wrzamy! Ale to było on dobre. Jest szczęśliwym zawodnikiem. Pitagoras, jeszcze 1-1-1, także perfekcyjnie wyliczone. Dobra, podoba mi się ta sytuacja. Przewaga życia. Kurde, i lepszy przegrywa akurat. To... No, ja. Jest, dobra, udało się zwyciężyć odcinkowo. Nie no, gospodarz musi wygrać. No. Gospodarz jakie musi wygrać. Jakie to zasady? No, witam w gospodzie. Dobra, Adi, dołączaj do meczu. Dołączaj do meczu i stawaj tutaj grzecznie. Masz dawaj, tutaj. Za to, że, za to, co gadałeś. Ej, ustawmy się jak podium. Najniższy na samym dole. Ale nie, dobra, mniejsza. Generalnie, tak jak już mówiłem, jeżeli ktoś by chciał zobaczyć, jak ten tryb wygląda, jak te mapki wyglądają nie na Boomer Bowlu, tylko po prostu na zwykłym trybie, to zapraszam na odcinek u Tuniego. No i generalnie zapraszam zostawić suba, lajka, napiszcie, czy chcecie częściej customowe mapki, bo tak raz się lepiej przyjmują, raz gorzej, zwykle chyba gorzej pod względem przynajmniej wyświetleń, ale pokażcie, że je lubicie. No, ja już nie będę przedłużał, bo to jeszcze raz dziękuję chłopakom za wpadnięcie. Ej, a pozdrowienia? Adi, kogo pozdrawiasz? Pozdrawiam Loczek. Dobra, coś nowego w końcu. To nic, chcę kogoś pozdrowić? Ja pozdrawiam Fada. O, i Fada, dobra, mamy tutaj dwa typowe pozdrowienia. Ja już nie będę przedłużał, dzięki za oglądanie, elo elo. Siemka. Pa, pa.